Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Assassina III wersji remaster. No faktycznie, ej, pan Kowal jest dostępny, znaczy, aha, od wczoraj? No, od wczoraj. Jest dostępny, ale nie, miałam na myśli, że jest zadanie dostępne, że ej, coś chcę. No właśnie, mogę iść to kupić w końcu. Is it coming, Big Dave? You make any progress on the knife? I would like to give it to Miriam soon. The steel Norris smelted is something else. I've rarely seen such fine metal. The trouble is my old tools aren't hard enough to work it. The ones I need aren't hard to find. A shop or two in New York sell them at a good price. I'd do it myself, but with the regulars after my head, I'll stay here safe and sound if I can. I have matters to attend to in New York. I will see to it the next time I journey there. Sounds good. No jest to tym, w tym sklepie takie... Trzonek i młotek... Ej, kuźwa. Trzonek i młotek, czy to są dwie różne rzeczy? Mi chodzi... Kuźwa, powiem, ej... Kuźwa, po polsku myślałam, że po niemiecku zaraz powiesz. Nie, ej, nie. Po chłopsku? Po kobiecu... Ej, kuźwa! No, kijek i młotek... Ej, kuźwa i młotek, amen. Trzonek. No ej, no wiecie. A wiadomo o co chodzi. Dobra, idziemy do tego Nowego Jorku. Aha, no tatuś jest w nowym, przecież kuźwa, zastanawiałam się. Ej, co mi to pokazuje? Czemu mi to mam... No tak, przecież tatuś jest w nowym. Tak, poszedł, se zostawił kuźwa syna po raz kolejny. Ej, synuś w Nowym Jorku, przyjdź, kuźwa, będę czekał. Czekajcie z herbatką. Zależy, o której godzinie ty to przyjdziesz. Miesiąc! Przepraszam, czy ja żeglowałam miesiąc? Kurde, patrzcie. Nie. W ogóle raz, dwa, trzy zadania jakieś są. Chyba, że to jest sklep i to jest, wiecie, obojętnie gdzie. A, tak, to jest sklep, to jest obojętnie... Tatuś, nie! Ty się czeka jeszcze 200 lat, kuźwa, aż... za 200 lat będziesz wyglądał tak samo. Tatuś się pięknie starzeje. Tatuś, czy je... Kuźwa, czy je gen... Nie chcę wiedzieć. Jego rodziców. No tak, no bo wiecie, geny z genami. Wiecie, moje geny, moja mama... Nie, mój tata też pewnie, ale moja mama szybko Tak, szybko siwiała, bo myślałam, że powiedziałam, że łysiała, ale to nie. Szybko siwiała, ja to samo. Ja w wieku 40 będę siwa, jak Wiedźmin. No właśnie. No trzonek, no dobrze mówiłam, że trzonek, no. Ten mód. Skleci, tak, skleci se. No o to mi chodzi, to miałam na myśli. Trzonek, no ej. Dobrze, ej, dobrze mi wychowali. Co ma jedno z drugim wspólnego, że dobrze mnie wychowali? Nic. Captain's on a warpath for that deserter. What's his name? Big man or some such thing? No tak, dzieciaki to robią. Did in a whole unit escaping, they say. Dave's in for a rough ride, seems to me. Ej, czekam, ale ja czekam, kuźwa, daj pieniądze, daj! Ej, przepraszam. Naprawdę, ten tydzień był dziwny. No kończy się, bo macie chyba... No w niedzielę powinniście mieć. Oj, te piesiołki. Można głaskać piesiołki. Ty też dostaniesz, no dobrze. Ty też. No już, no już. No grzeczny chłop. A koteczka też można, uwierzcie. Gizmo, koteczka mam! Gizmo przyszedł spać. Wstał? A niech dziecko zjadł i poszedł spać. O, dosłownie. Ej, no. Naciskam B, no kurde. I zdałoby się te rzeczy dodatkowe robić, te dookoła, ale... No, chyba nie dzisiaj, może jutro? Może nie, bo jak już dzisiaj ten, to... Ja zacznę pewnie dzisiaj główny wątek i... I tyle.
Więc stał, jeść, a miał, 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 budził jak głupi. Znaczy, nie budził, bo nikt nie śpi. Ale mrałcał? Że wstał? Książę wstał, kurczę, i no, zjadł i poszedł, tak jak mówię, spać. O, zima już nie! A panie! O, kuźwa, ty jeszcze po śniegi przed chwilą na... No, przed chwilą, dosłownie. Wiosna! Dobra, wiosna jeszcze zdzierża, ale lato już tak średnio. Eliska, ale następne twoje lato będzie lepsze. No, pewnie tak. I have the tools you requested. Ah, excellent. I'll get right to work. Norris has been hanging around pestering me about his knife. I thought you should know I overheard some regulars talking. They are looking for you. I imagine they are. I'll have to face them sometime or another. Tak, teraz wytwarzasz zasoby wojenne, przedmioty użytkowe poziomu drugiego. No, ej, znikaj. Nie, dobrze, chciałam nacisnąć mapę, chciałam wymacać. Oha, ktoś tu coś się obudzi. Misja osada. A nie, nie powiedzą, kto chce co. Dopiero muszę podbiegnę, żeby zobaczyć. Dalej nie wiem, jak ugryźć temat tej walki na piąchy. No bo, no nie wiem, no. Bo tak to te rzeczy takie z pogranicza mi zostały. No te rzeczy takie, które trzeba stworzyć i tą listę, wiecie, tam co mam. No to są takie głupotki. Takie, no, dosłowne głupotki. Connor? Ciekawe, czy ten się spiknie z tą piękną. Raz mnie oszukasz. Norris, what are you doing out here? I want to give Miriam a knife. Maybe you come with me? Of course. What is keeping you? I am nervous. I am certain she will love the blade you made for her. What am I doing? Giving a woman a knife as a gift? No co? It's so stupid. Czemu? This is something she will appreciate and use. Ugh. I made the stupid thing. I might as well give it to her. No ej, dla mnie to nie jest dziwne. Jak ktoś się interesuje czymś i nie wiem, potrzebuje i dam mu to coś, to raczej to nie jest nic dziwnego. No sorry. Ja... Chodź. Chodź, piękny. Nie wiem, nie mam pojęcia, jaki jest koniec historii. Czy oni się spikną, czy oni się nie spikną? Aha, widzę, że ona ma już nowy, kuźwa, i za długo czekał. Może też tak być. Kupiła se, nowy. Hello, Miriam. Hello, Norris. Hello, Connor. I'd love to stay and chat, but I promised Ellen a bale of furs this week, and I'm not even close to making good. I need to get out into the bush right away. Two hunters are better than one. I can help if you like. Would you? I'd be much obliged. Nie! I bring something for you. Maybe it will help. I really need to get moving. I will thank you properly when I get back. Until then. Oh. Meet me at my northernmost hunting blind after you take your first skin. Może coś z tego będzie. Ej, puść. Aha, kuźba. One same na mnie zapolują, kuźba, tyle w temacie. Ej! Kici! No one same na mnie, ja mówię ci, ja po prostu, wiecie. Ja wystarczy, że będę stać i będę klik. Nie, kurwa. Nie, myślałam, że mogę ją skóra. O, mogę. Jama. Ale tamtego nie mogłam, co się z nim stało? No, mogę teraz. Jama.
I potem nie dziwota. Eliska, ale skąd ty masz tyle kuźwa skór? No, no bo mnie atakowały te wilki, no to sobie stałam i patrzę, no. Tyle. Proste. Zjadłabym coś. Pewnie coś bym zjadła. A Jezu, która jest godzina, bo ja tak... Miałam robić te placuszki. Są rzeczy... Ej, ważne, ważniejsze. Nie no, jeszcze mam czas, zdążę jeszcze ogarnąć, bo to się szybko robi. Bo ja muszę tylko je... to wszystko wymieszać. I tyle. No i ten muszę zrobić, no ten, dokończyć deserki. No to też nie jest jakieś kuźwa, wiecie, że godzinę albo dwie godziny się będzie robić. No nie, takie 10 minut. No biegnę, lecę jak najszybciej jak potrafię, bez konia. Chodź tu, kuźwa piękny. Ja myślałam, że ten... Że wiecie, tą linką go pociągnę. Gdzie uciekł? Nie sorry, tylko chodź tu. Nie, już nie... No nie wrócisz już tu. Bo cię dopadnę. Nie. Sorry, ale kuźwa nie. Nie chcę wiedzieć, w jaki sposób. Ale wszyscy inni chcą... Nie, no wszyscy inni chyba wiedzą, o co pewnie będzie. Wysłałam moich pięknych na zadanie. Widzę, że... dają radę. Bo jedno było takie zadanie, że... no... trochę ciężkie i wysłałam ich. Aha, to dopiero... Nie, o, wszyscy wrócili. W ogóle zwróciłam uwagę, że te tu są trzy gwiazdki, czyli to jest poziom trudności, że jak mamy to ostatnie, to robimy to trzy razy. Nie raz. No ale chyba dobrze. Znaczy teraz mam dwie gwiazdki tutaj i teraz jakbym wysłała... Czy oni dadzą radę się podnieść? No takie, oni niech pójdą w trójkę, no bo żeby tamtych podbić, wiecie, z poziomem. To jest jeszcze, to jest krzyż gwiazdkowy, więc tego nie zrobię. Tu jest zrobione. Prawie. Tu jedna gwiazdka. Jak wyślę tego i wyślę tego, no to tamten dostanie trochę poziomu. Trochę, ale nie tak jak to działało wcześniej. No i tyle, jednego zostawię, nie musi iść. Dobra, aha, widzicie kolejne. No i znowu, ej, kurde, część kolejna opcji, wiecie, zadanie dla rzemieślników. No, no tak to wygląda. Czy te faktycznie skóry wilka są do czegoś przydatne? Bo ja nie wiem, bo ja mam tego tyle, tych kłów też sporo. Bardzo sporo bym powiedziała. I to tak chomikuje i całą resztę też chomikuje i leży to. Jestem zdążę, tylko ja tak kuźwa nie wiem jaką proporcję tam zrobić, bo tam, jak mówię, tego szpinaku jest więcej. No niż no w przepisie. Connor! Więc co za tym idzie, że trzeba wszystkiego razy, nie wiem, nawet trzy dać, ale aż tyle to ja nie będę robić, przecież to jest za dużo. Kim się przebrała? Co wy się kłócicie? Chciałam, że baby się, bo jedna baba we wsi, wolna. A o co chodzi? Kto się, co jest? A, mam się pobić. Chciałam, że mam was... Wiecie, co zrobić. Co tam? A tam jeszcze... Kuźwa, nikt się nie zajął gościem, który stuka w drzwi. Nie
No i co, i tyle? Nie, jeszcze jeden. Jezu, z jednym sobie nie daje. Ellen and Maria are free of you. I say so. The people behind me say so. Believe me when I tell you, if I ever see you on this land again, I will end you. You can have them. Nie, no, więcej kobiet jest, nie jest jedna we wsi. Thank you, all of you. Nobody has ever stood up for us before. We protect our own, Ellen. This is my home now. I'll find a way to show my gratitude to you all. I promise. Kochanie, kolejka nie, no gdzie, no. Zapisy. Tak, do trzeciego poziomu. Czy ona może zrobić jakieś ciuchy? Takie... Ciuchy, kurwa, takie do ubrania, żeby człowiek goły nie chodził. Nie, no. Nowego ulepszenia. No muszę wymatać, bo ja się nie znam. Aha, widzę, że asasyni wrócili. I kuźwa, kolejne zadania. No ale dobrze, przynajmniej wejdę do chałupy i zobaczę tam na stół. Ej, na stół, na ten. Kuźwa, do rozkładówki. Jakie zaś rozkładówki? Do księgi. To jest księga. Wychodów. Aha, to nie jest wychodek. Przychodów i odchodów. Ej, kuźwa, brzmi tak samo. Rozchodów. Prędzej nadisko. Dobra, chciałam co? Rzemiosło, nie? Popatrzeć. I wynalazki. Te wynalazki, ale po co? To można sprzedawać chyba, nie? Te wynalazki piękne. Ten potrzebuje trzeci. A co to jest? Awansuj rzemieślnika, co? Piec. Pralka frania. Ubrania, no właśnie. Ale to nie, to są takie rzeczy, które można sprzedać, no właśnie, za pośrednictwem konwoju. A coś dla mnie, ej, kochanie, coś dla mnie miało być. Nie ma nic, padaj. No. Cydr, opi, bo cydr. Mogę zrobić, bo mam jabłka i beczki. No, ciekawe to jest. Ja wiem, odkryłam to chyba 100 lat za późno, wiecie. Ale no, wiecie. Tu to samo są te rzeczy. Nie, to są moje rzeczy. To jest... No i tu to muszę pokupować, bo... Aha, miałam to w ogóle zrobić poza odcinkiem. Bo to się im zbiera i wydaje mi się, że co jakiś czas chyba to się odnawia, nie? Znaczy, tak by człowiek pomyślał, tak? Eliska pomyśli. Że to jak na przykład kupię to wszystko z tego, powiedzmy, to za jakiś czas się pojawią nowe rzeczy, żeby, nie wiem, żeby tworzyć no, nowe rzeczy, żeby sprzedać. I wtedy, ej, biznes się kręci. Nie, ja nie wiedziałam, że te zagładki istnieją. Ile w ogóle ja mam rzeczy? 120 dzien. No, to tak nie, to tak spoko. Mogłabym wszystko... Nie, teraz tego nie będę robić, że wszystko będę kupować. Poza odcinkiem sobie muszę to zrobić, pokupować i zobaczę, co możemy zrobić. O. Dobra, ale widzę, że tak jak mówię, jest ktoś kolejny, potrzebuje pomocy w czymś. Więc no dobra. Tak, użyję konia. Nie idź na piechę, nie idź na piechce. Co jest? Kowal tu jest? Czy... Aha, ta. I co, było coś, czy nie było coś? Kuźwa, nie chcę wiedzieć. Wesele, kuźwa, panie! Ej, to było i to porządnie, że aż kuźwa wesele musi być. No kobieto, na co czekasz, no? My friend! Norris, what are you doing? She said yes!
Marion? We are getting married! I told you not to touch him, Norris. Is it true? Yes! So now that you've been told, might I have a word? We have much work to do. Of course, what would you have me do? Accompany me to the inn. I have business there. No, to fajnie, ej. Cieszmy Norris się ich is a stickler when it comes to tradition. Mirian knows not where her father is. And they were hopeful that you might act his part in the ceremony. I am not familiar with colonial wedding customs. It means you will walk with her during the ceremony and give her to Norris as her father would. I would be honored. Wonderful. On to other business. Our weddings are complex beasts and require many hands working together to execute. We'll need Warren and Prudence to provide food, Ellen to make them appropriate clothes, Big Dave to smith wedding bands, me to conduct the service, and Oliver and Corinne to host a banquet. That is a lot. We'll start here. Ej, wesele się szykuje, kurde. No to pięknie. Kilka dni po... ile? I co z we... co z weselem? Aha. Norrisem. No dobrze. Wesele! Hip hip hura! Udało się. Connor. Everything seems to be in order for the big day. It is. Except I can't find Miriam. Oh, jajku. Making sure all is perfect. I will find her, my friend. Boże, nie powinni... ej, nie powinniście się widzieć. To się po... nie, nie będzie happy endu, no kuźwa. Ale gdzie? Których siadów? W którym miejscu? W chałupie? Albo chałupy? No wygląda w chałupie, ale to czemu mnie poprowadzi? Czemu ja wyszłam? Czemu mnie... wydawało mi się, że mnie poprowadzi, więc wiecie... żeby sobie wyjść. Może na górze? Ej, Jezu... rozmyśliła się? No tu jeszcze coś jest. Lusterko rozbite. A kto się... kto by miał ją porwać? Co się stało? Czemu ona uciekła? Tremasz żera przed ślubem. Gdzie cię wywiało? Kobieto! Nie, ale ja nie jestem gotowa, nie chcę ślubu! To się tak tylko wydało, że chcę, ale ja nie chcę! Zejdź mi, kuźwa, chłopie. O, pięknie, że wszystko pięknie, to pięknie. Kochanie, stój! Gdzie ty w kiecce? Zapindzidasz. Aha. A czemu też słyszałam aż tu, a nie tam dalej? Leave me alone! A, to ja tylko, no co ty chcesz, kochanie, no... Why do you run? Co jest grane? Leave me be. I'm no housewife. Ale no nie będziesz, kochanie! Nobody thinks you are one. That's what all this means. Nie... aha... zależy od jakiej... Eliska, a ty co? A nie, ja nic nie mówię! Ale nie musi tak być, kochanie, nie musi tak być. No uprawnienie. No jest. Przecież mężuś będzie cię puszczał na polowanie. No Jezus Maryja, no kuźwa. Jak nie, to go wytrzepię, sprzedam go i... i tyle go było dosłownie.
You may kiss your bride. Tak szybko? Jezus, a gdzie cała litania? A, cała litania. A chciałabyś czekać i czekać? Ma to lotto dogoń, ale już ten, już ją... Ja, tak, już ją mamy. Hello, Connor. Enjoying yourself? I am. It is nice to see everyone together and happy. Look at those two kids. It's a lovely sight. Norris is one of my best friends and he couldn't have found a better woman. Proud of him. Sometimes people are just right for one another. Norris and Miriam are a match made in heaven. Or a match made by Connor. Isn't that right? I only helped Norris muster his courage. The rest came naturally. No niby tak, no, no ale też faktycznie osoby, które mają być razem, będą razem. Takie na siłę to... Na siłę nie uszczęśliwicie się ani nikogo innego, bo no, nie ma sensu, wierzcie mi. Akurat to wiem po sobie. And my little brother Joseph tossed him in the river! Connor, we were just recalling our weddings. Spirited events, I take it. Spirited? More like brawls than unions they were. Calling Joe Little is like calling me Big Terry. Oh, he's a bloody mountain. My younger brother had a blow-up with one of Terry's cousins. A minor disagreement about some lass's dance card. I'll just say Terry's cousin sobered up right quick when it was over. Poor boy. Sitting there sopping wet on a stump while Joseph spun around with the object of his affection. It was good for him. Thought him good things don't come easy. Excuse me, everyone. Thank you. I won't keep you long. I would like to present something to Connor and you all. I once said I'd find a way to show my gratitude for your courageous actions in my defense. And this is what I give you today. This flag is a symbol of our strength and unity. And I would hope you'd all be proud to fly it high above your homes and shops. I'll happily make one for each and every one of you, if you so desire. But this one is for you, Connor. Thank you. Szybko zwinęła. Kuźwa, szybko zwinęła. Moralne wsparcie. I postawiliśmy mu kościół. Znaczy już dawno kuźwa stał. No takie, wiecie, no fajnie zrobić takie zadania. Czy jeszcze, nie wiem, czy jeszcze, chyba duży Dave. Nie? Powinien mieć... Oj, kuźwa, panie, Jezus, znowu opcja, ej, sypią się zadania dla rzemieślnika. Oj, panie. Nie, nie narzekam, bo to też, wiecie, jakieś historie związane z tymi naszymi ludzikami ze wsi. I dobrze z nimi porozmawiać i zrobić, co potrzebują w danym momencie. Ale to tak naprawdę zaś się nawarstwia. Czekajcie, jeszcze porozmawiam tutaj z kimś. Jeszcze nie wiem z kim, ale aha, z dziadkiem. Jesus. It is beautiful, old man. It is. I've found a painting for the space above the mantle. It's being held in New York. If you get a moment, I'd like you to pick it up for me. Certainly. Good. It may not be there, as the house where it was stored lay in the path of the Great Fire. If so, worry not. Czyli no, do Nowego Jorku trzeba ten obraz. Był chyba, gdzieś tam goniłam, no bo tam się goniło, tam były te zadania.
To wydaje mi się, że chyba było gdzieś tam, ale nie pamiętam dokładnie gdzie, nie powiem wam, bo no nie pamiętam. Ale było coś. Dobra, wiecie co, jeszcze zrobimy sobie no, te zadania. Konik, chodź. Pozbieram sobie. Może też faktycznie będą czegoś potrzebować z któregoś miasta. No to mniej więcej... w następnym odcinku. Kurczę, a miałam zacząć. Może że faktycznie ten... Pozbieram teraz te zadania. Ewentualnie zrobimy sobie jutro i ewentualnie no zaczniemy już którąś tą rzecz robić, te rzeczy na mapie dodatkowe, te tam gdzieś daleko, daleko. Tam są forty, tam nie wiem czego się spodziewać, ale no może coś fajnego będzie, no któż wie, ja nie wiem, znaczy wy wiecie, jak mówię, wy wiecie, ja nie wiem. Connor, might I have a word? What do you think of our little plot of land, doctor? It's quite beautiful. I'm grateful you found me. But to be truthful, people outside our community still avoid me like the bloody plague. It baffled me for a time, but then a courier delivered this to me. So. Before you found me, the British had demanded I not treat people. Panie liście został, kuźwa! Wydłużył się, jak jakiś This tells me bóg. The smear campaign is still very much in effect. If things don't change, I may be forced to leave. No i co ja mam zrobić? We need you here. I will do what I can to end this defamation. You might start by finding the courier who brought this to me. He works out of Boston. No, czyli Boston. Czyli część to miasta. Czyli, ej, gdzie jest mój koń? Patataj, ej, chodź tu. Teraz na salę trzeba użyć. Więc jeszcze zabiorę tamto zadanie i będziemy mogli iść do miasta i pozbierać te rzeczy i porobić te zadania. No, lubię robić te zadania. No, tak jak mówię, ej, w każdej grze lubię robić zadania poboczne. Aha, ten przyszedł. Connor! What is happening? Found this guy skulking around the inn. I pressed him and it turns out he's looking for a deserter. Goes by the name of Big Dave. Says he's alone. Isn't that right? I am! I'm alone! I swear it! Mhm, a tamten z tyłu to co? Tak średnio. If he gets back to his officers, I'm done for. No, czyli go mam koń. No ja już chciałam szybciej go gonić, ale no... Na konia mi wsiadł, no kuźba tych... No, no to ciekawe jak go miałam dogonić, no... Aha. Jak on biegnął sobie szybciej... Ja szybciej nie dam rady. Gdzie biedną kobietę przewracasz? Gdzie, ty? Aaa, kuźwa. Aha, dobra, dał radę, myślałam, że... No nie, to jest akurat szybkie, jak widać, misja. Szybka. Where is he? Coward kicked me in the gingham of Bob's, then threw sand in Dave's eyes. But he's long gone now. Not good, Connor. No. We can expect visitors soon. Hmm. No. Dzisiaj nie, może. Przedmiotem przejdziemy trzeciego, no i spoko. Nawet czarny proch. Jeszcze zerknę na mapkę, wiecie co tam jest? Jak nie ma nic, no to skończymy sobie. A jak jest coś, to i tak skończymy sobie. No, nie ma nic. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało.
komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na ich stronkach byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro no, ciąg dalszy Assassina 3 plus Mass Effect 2 w wersji legendarnej. Dzięki, cześć!